Pojechałem do Niemiec na Euro 2024, ale co ja tutaj robię? Jako wielki fan piłki nożnej i kibic reprezentacji Polski uwielbiam realizować trudne wyzwania. Wpadłem na pomysł, aby zamieszkać w Niemczech podczas UEFA Euro 2024. Będziemy dla Was w Niemczech podczas Mistrzostw Europy 2024 relacjonować wszystkie mecze reprezentacji Polski. W przeszłości byłem na Mistrzostwach Świata 2018, Mistrzostwach Europy 2020, Mistrzostwach Świata 2022 i teraz obejrzę wiele meczów na Euro 2024. Ale co jeszcze tutaj będziemy robić? Będziemy polować na autografy zagranicznych piłkarzy, podejmiemy się kilku trudnych wyzwań, ale przede wszystkim przeżyjemy w Niemczech niesamowite emocje. Zanim zacznie się jeszcze Euro 2024, to dzisiaj pojedziemy do Hanoweru przywitać reprezentację Polski, która tym autokarem przyjedzie do hotelu. Oprócz tego pokażemy Wam nasz apartament i pojedziemy na kilka stadionów. Tymczasem jedziemy do Niemiec. Z samego rana wsiedliśmy do busa i z Warszawy ruszyliśmy do Hanoweru. Dzień dobry, zaczynamy kolejny dzień. Misja Euro 2024, tak jak widzicie, nadchodzi. Jest ze mną Mati, którego na pewno kojarzycie. Był z nami na Mistrzostwach Świata 2022 w Katarze i na wielu innych wyjazdach. Jest także Kuba, którego jest to pierwszy wyjazd z nami. Z racji tego, że już mamy jednego Kubę, to dzisiaj jest to Tomaszek, który będzie szefem kamery podczas tego wyjazdu. I jeszcze do nas dojedzie jeden Kuba, który zamądził w akcji, ale dojedzie do nas na mecz Polska-Austria. Nasz kierunek? Oczywiście Hanower, więc wsiadamy do busa i jedziemy. Jesteśmy na granicy polsko-niemieckiej. Do Hanoweru mamy 4 godziny. Wsiadamy do busa i jedziemy. Nie ma co tutaj przedłużać. Wczoraj jeszcze w ogóle byliśmy też na meczu Polska-Turcja. Już ten film mogliście zobaczyć na kanale. Więc wsiadamy do busa i jedziemy do hotelu reprezentacji Polski. Dobrze, zbliżamy się do Hanoweru. 19 minut mi pokazuje. I też na flight radarze zobaczyłem, że Polacy wylądowali i też mają 20 minut do hotelu, ale zanim oni wyjdą z lotniska, to my na spokojnie dojedziemy. Trochę ta podróż już trwa. Wyjechaliśmy z Warszawy o godzinie 6.30. Wiadomo, że były przystanki, że zgarnialiśmy osoby tutaj w międzyczasie. Ale na szczęście dojeżdżamy już na miejsce. No tak, dojechaliśmy do Hanoweru i jest tutaj full kibiców, ale dobrze, idziemy tam. Będzie powitanie piłkarzy reprezentacji Polski, którzy już wylądowali też. Full ludzi, serio. Ej, masakra. Wszyscy czekali na piłkarzy reprezentacji Polski, którzy zaraz przyjadą na miejsce. Jest hotel Sheraton. I to właśnie w tym obiekcie będą spać piłkarze reprezentacji Polski. Sheraton Pelikan posiada restaurację, siłownię, centrum fitness, a także spa i centrum odnowy biologicznej. Polacy tutaj na miejscu mają do dyspozycji stoły do tenisa, piłkarzyki i rowery, z których mogą korzystać w wolnym czasie. Ocena wystawiona przez gości w tym hotelu to 4,5 na 5 gwiazdek. Widać full kibiców, ale też to nie są tylko kibice reprezentacji Polski. W ogóle też spotkałem się z tym ziomka, który jest kibicem Pogoń Szczecin, reprezentacji Polski i mieszka na co dzień w Hanowerze. Ale generalnie jest tutaj bardzo dużo ludzi. Widzimy też policję, która zabezpiecza teren. Stary, nie wiem, za ile oni przyjadą, ale tak się stawiam, że z 5 minut. Tak, jadą? Co ty bytujesz dla widza? Po 30 minutach czekania pojawił się autokar reprezentacji Polski. Jedzie najprawdopodobniej reprezentacja Polski. Od razu jest tutaj hałas. Wszyscy od razu nagrywają. Jadą, widzę. Jest, jadą, jadą. Ale stary, to jest doping, a nie to co w tym, w Katarze, nie, że tam. Tu jest doping, nie co narodowo cię powiedzieć. I piłkarze zaczęli wysiadać z autokaru. Było to miłe przywitanie. Robert Lewandowski, Wojciech Szczęsny i inni dali nawet kilka autografów kibicom. Więc jak widać, już piłkarze przyjechali tutaj na miejsce. Jeszcze wchodząc do hotelu, podpisują kilka koszulek dla kibiców, więc miły gest z ich strony. I wchodzą do hotelu. Wszyscy piłkarze weszli już do hotelu. Już od razu możemy zobaczyć, jak ten autokar reprezentacji Polski będzie się prezentował podczas Euro. Naprawdę bardzo ładny. Fajnie jest przygotowany i tak on się prezentuje. I teraz robimy quiz o Euro kibicom Polski, którzy urodzili się w Niemczech. Jest ze mną Olivier i Franek. Słuchajcie, mam dla Was przygotowany quiz. Macie 5 sekund, żeby udzielić odpowiedzi. Zawsze musicie wymienić 3 rzeczy. I uwaga, macie 5 sekund, aby wymienić 3 polskich piłkarzy, którzy strzelili gola na Euro. I lecimy. 5. Lewandowski. Milik. Nie, Błaszczykowski, dobra. Macie 5 sekund, żeby wymienić 3 piłkarzy, którzy zagrają na Euro 2024 w reprezentacji Polski. Urbański, Zalewski, Lewandowski. Jak najbardziej. Macie
5 sekund, a wymienić 3 stadiony, na których zagrają piłkarze podczas Euro 2024. Allianz Arena, Signal Iduna Park. Olympiastadion. Idzie znakomicie. Macie 5 sekund, żeby mieć 3 reprezentacje, które grają w czerwonych strojach. Turcja, Polacy, Dania i Anglia. Też, zgadza się. I teraz spotkaliśmy kibiców, którzy dostali autografy od piłkarzy. Znajdujemy się pod hotelem reprezentacji Polski. Widzę, że udało się zdobyć też autograf. Kto się podpisał? Grosiński. Grosicki, okej. No to fajny rzeczywiście autograf na koszulce reprezentacji Polski. Wybieracie się na mecze? Nie, za drogo i nie miałyśmy możliwości dostać się katu. Jak myślicie, czy wyjdzie Polska z grupy? Na pewno. No dobra, no to robimy szybkie typowanie. Polska, Holandia. Jaki wynik? 2-1. 2-1 dla? Polski. Dla Polski. Z Austrią? 3-1 dla Polski. Okej. I z Francuzami? Ciężki mecz, myślę 2-2 albo 2-3 dla Polski. Bardzo optymistycznie, panowie, wychodzimy z grupy. No to Polska co? Polska górą. Mimo, że piłkarze są już w hotelu, to kibice cały czas wspierają ich przed obiektem. Polska! Polska! Pod hotelem kadry spotkałem także kilku widzów. Fota wlatuje. I od której jesteś tutaj? Tutaj, nie wiem, 17:50, coś takiego. Aha, no to trochę czekaj. Jednym z pierwszym. Przy tej linii stałem, wiesz, niemiecka policja przyszła, ruszyło wszystko i człowieku na samym końcu. Ale mam foty też. Tak? Nie, chcę zobaczyć. O proszę, no chętnie, prawda. No, ale to wiesz, tutaj te obrazki, człowiek wie. jak to zdjęcie zrobił? No, okej, dalej. To, bereś, i sumie super. Tyle. A tu dałeś mu telefon, tak? Jo. Super. Masz lewe, nie? Beka, nie normalnie oglądam Ligę Mistrzów, co byłeś z tą kobitką tam, nie? Tak, no co wygrałem wyjazd. No. I kurde, patrzę teraz, kurde, jesteś tu. szybko się przemieszczamy. Super. Spod hotelu Polski pojechaliśmy do naszego apartamentu. Dojeżdżamy powoli już do naszego hotelu, generalnie bardzo przyjazna okolica. Tylko gdzie my tutaj zaparkujemy, to ja nie mam zielonego pojęcia. Mieszkamy też blisko hotelu kadry, plus minus 10 minut od nich, więc na pewno będziemy częstymi gościami u nich, a może oni u nas. Dojechali. Gdzie nas wywiało, stary? Od razu poszliśmy odebrać klucze do naszego apartamentu. Dobrze, witamy serdecznie w naszych skromnych progach. To jest nasz apartament. Zapraszam na początku do sypialni, w której ja będę kimał. Tak tutaj się prezentuje. Ładne obrazy na ścianie. Są? Są. Tutaj będą się odbywać wszystkie obrady odnośnie publikacji filmów. Mamy piękny obraz i mamy wielki telewizor, na którym będziemy oglądać meczyki Euro 2024. Mamy też stolik, żeby zjeść sobie śniadanko. Dobrze, tutaj jest druga sypialnia, czyli tutaj będzie spał Mati i Kuba, potem Kuba. Moim zdaniem kuchnia jest mega w porządku. Mamy w niej pralkę, jest mikrofala, jest także piekarnik, spoko, można sobie wszystko smażyć, gotować. Jest także kawiarka, są kapsułki. Apartament jest jak najbardziej na plus. I tak to się tutaj prezentuje. My poszliśmy spać i nas tam nowy dzień. Dzień dobry, więc oficjalnie zaczynamy nasz pierwszy dzień w Niemczech. Euro 2024 zbliża się wielkimi krokami. Już wczoraj mogliście wy oglądać mecz otwarcia. My jeszcze jesteśmy przed samymi mistrzostwami, więc dzisiaj jedziemy zobaczyć, jak wyglądają okolice 3-4 stadionów. Oprócz tego też będziemy kręcić teledysk do piosenki. Dlatego zapraszam i widzimy się teraz pod pierwszym stadionem. Jedziemy do Dortmundu. Więc pod naszego hotelu pojechaliśmy na stadion Borussii Dortmund. Dojeżdżamy na stadion w Dortmundzie, a przyjechaliśmy tutaj, żeby zobaczyć, jak wygląda obiekt, na którym Polacy zagrają swój ostatni mecz z reprezentacją Francji. I również tutaj będziemy kręcić fragment do teledysku, do piosenki, którą widzieliście dzisiaj rano. Ta piosenka jest już na moim kanale. Więc tak jak widzicie, za moimi plecami znajduje się stadion Borussii Dortmund, na którym Polska zagra z Francją, tak jak wam powiedziałem. A obok znajduje się Akademia Borussii Dortmund. Jednakże ten temat sobie na spokojnie odpuszczamy. Idziemy dalej zobaczyć, jak z przodu prezentuje się stadion, na którym będą rozgrywane mecze Mistrzostw Europy 2024. No i też teraz podeszliśmy pod sam stadion. Tymi bramkami będzie wchodzić się podczas meczów na Euro 2024. Jeśli chodzi o stadion Dortmundu, na razie tutaj pod stadionem nie ma żadnych kibiców. Widać, że cały czas trwają jakieś prace. Słuchaj, że jeszcze jest tam wiercony na stadionie. I teraz przeszliśmy się w koło stadionu, aby zobaczyć, jak to wygląda. BVB Stadium Dortmund podczas UEFA Euro 2024 może pomieścić ponad 60 tysięcy kibiców. Na tym obiekcie zostaną rozegrane 4 mecze grupowe, mecz 1-16 i półfinał. Tak jak widzicie, na stadionie w Dortmundzie cały czas trwają przygotowania do pierwszego meczu, który się tutaj odbędzie, a reprezentacja Polski zagra już tutaj 25 czerwca z reprezentacją Francji. Tutaj zobaczymy Kyliana Mbappé. Wybieramy się też na to spotkanie, więc kliknijcie taki sam przycisk subskrybuj tam na dole i koniecznie zostawcie łapkę w górę pod tym filmem dla zasięgu, żebyście nie przegapili kolejnych odcinków. Zobaczyliśmy, jak wygląda stadion w Dortmundzie.
I teraz ruszamy na stadion Schalke. I po 30 minutach dojechaliśmy na miejsce. Dobrze, dojechaliśmy w takim razie pod stadion Schalke. No tutaj ładnie już jest ubrandowany, dużo logotypów. I tutaj już bardziej czuć klimat Euro 2024. Schody są jakieś tam szykowane. Wow, ten obiekt fajnie się prezentuje. Arena Auf Schalke może pomieścić 50 tysięcy kibiców. Podczas UEFA Euro 2024 na tym obiekcie zostaną rozegrane 3 mecze grupowe i mecz 1-16. Zanim pojedziemy do kolejnej lokalizacji, mam dla Was bardzo ważną informację. Partnerem mojego kanału podczas UEFA Euro 2024 została marka Coca-Cola. Razem z Coca-Cola Zero Cukru podczas Mistrzostw Europy 2024 będziemy Wam dostarczać niesamowite emocje. Mam nadzieję, że Wy też jesteście gotowi. Delektujcie się smakiem zimnej Coca-Cola Zero Cukru i grajcie o nagrody w naszej loterii. Bez względu na to, czy wiernie śledzisz zmagania piłkarskie, czekają na Ciebie niesamowite nagrody, telewizory, kolekcja Coca-Cola i wiele innych. Nie przegap swojej szansy. Jak to zrobić? To proste. Po pierwsze, kup Coca-Colę. Po drugie, wejdź do aplikacji Coca-Cola i wpisz kod spod nakrętki lub zawleczki. Za każdy poprawnie wpisany kod otrzymasz token Coca-Cola. Wybierz nagrodę, zagraj i zobacz, czy udało Ci się wygrać. Jeden token Coke to jeden los loterii, która trwa do 26 lipca 2024 roku. Szczegóły odnośnie tej loterii znajdują się w opisie tego filmu. Tak jak widzieliście, nagraliśmy fragment teledysku, ty w ogóle trwają jakieś przygotowania i ten stadion stary, moim zdaniem, na ten moment robi większe wrażenie niż stadion w Dortmundzie, bo jest więcej tego brandingu i to już fajnie się po prostu wszystko pokazuje. Brandingowo to wymiata w ogóle, według mnie to jest na razie top. Powiedz, jak tej stary będą kibice, będą śpiewać, będą się cieszyć, będą razem świętować, będą różne przyśpiewki, wchodzić będą na stadion, to będzie coś niesamowitego. Niestety my tutaj nie gramy i jeszcze jedna ciekawostka, tutaj w ogóle jest taka murawa, którą po meczu wyjeżdżają poza stadion i tam ją pielęgnują. To ładnie, ale według mnie tutaj to najbardziej oddaje klimat. Ja dopiero teraz to poczułem, nie? Zobacz, co będzie działo, jak będziemy na meczu Polski, jak staniemy, będzie hymn, to będą wtedy emocje. To teraz śmigamy na Düsseldorf. Ciekawe, jak tam obiekt będzie wyglądał. Tam zresztą grał też jeden Polak, wiesz jaki? Który? Dawid Kownacki. Niestety nie ma go na Euro, ale grał tam i stamtąd odszedł potem do Bundesligi. Miał tam bardzo dobry sezon, dużo bramek strzelił. I my teraz ze stadionu Schalke ruszyliśmy do Düsseldorfu. Dobrze, po naszej lewej stronie stadion w Düsseldorfie. Tutaj też będą rozgrywane spotkania. Widać też boiska treningowe. No stadion wydaje się być dosyć spory. Zaraz sprawdzę też, jaka jest jego pojemność. Düsseldorf Arena podczas UEFA Euro 2024 może pomieścić 47 tysięcy kibiców. Na tym obiekcie zostaną rozegrane 3 mecze grupowe, mecz 1-16 i ćwierćfinał. Zobaczyliśmy z bliska, jak wygląda ten obiekt i wróciliśmy do hotelu. Już w następnym odcinku zobaczycie piosenkę Zawsze Razem, przygotowane specjalnie dla piłkarzy reprezentacji Polski. Pojawi się ona dzisiaj o godzinie 12. Więc kliknijcie taki sam przyjść, skrybuj tam na dole, aby jej nie przegapić.